Dzisiaj chcę Was tak zwyczajnie zaprosić na swoją stronę, o Prospericie. Chcę Was zaprosić do czytania artykułów. Ostatnio sprawdziłam, jest ich prawie 600. No, piszę je już od wielu, wielu lat i myślę, że każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. Piszę artykuły na przykład o związkach i uważam, że jest to też bardzo obszerna i inspirująca dawka wiedzy dla tych wszystkich, którzy borykają się w swoich relacjach z rozmaitymi problemami. Być może w tych artykułach, które napisałam, znajdziecie dla siebie jakąś podpowiedź, wyjaśnienie jakiejś sytuacji, która wydaje się Wam niezrozumiała. Oczywiście ja nie ograniczam się tylko i wyłącznie do tego, żeby pisać, dlatego możecie jak najbardziej napisać do mnie i umówić się ze mną na konsultację. Na takiej wspólnej konsultacji, na przykład trwającej godzinę, jesteśmy w stanie omówić te wszystkie podstawowe, niekorzystne wzorce, które mają wpływ na rozmaite problemy w naszym życiu. I jesteśmy w stanie razem dopasować odpowiednie formy terapeutyczne, ćwiczenia bądź inną pracę, która pomoże wyjść ze skomplikowanej sytuacji. To oczywiście nie dotyczy tylko związków, to był tylko przykład. Na mojej stronie znajdziecie dużo artykułów na temat finansów, na temat zdrowia, na temat pracy nad sobą, na temat rozwoju. No, moje obszary zainteresowania są bardzo rozległe. Ci z Was, którzy na tę stronę zaglądają, wiedzą o tym, że można tam znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy. Przy okazji, dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani kronikami Akaszy i czytają te kroniki Akaszy, na mojej stronie znajdują się odczyty. Tych odczytów jest już też ponad 100. No i cały czas oczywiście robię kolejne. Myślę, że takie odczyty z kronik Akaszy mogą być inspiracją dla wszystkich. Także dla tych, którzy nie czytają, ale wiedzą o istnieniu kronik Akaszy i w jakiś sposób ich to fascynuje. Można zobaczyć, na czym to polega. Można poczytać te przekazy, spróbować przymierzyć się i określić, czy jest to coś dla mnie. I tutaj przy okazji, kiedy mówimy o kronikach Akaszy, wiem, że wielu z Was nauczyło się wchodzenia w kroniki. Zresztą to wejście nie jest skomplikowane, ta formuła jest dostępna. Jest dostępna w sieci, jest dostępna w wielu książkach, które zostały opublikowane, więc generalnie to jest tak, że każdy bez żadnego specjalnego szkolenia może w kroniki Akaszy wejść i wyjść. Natomiast najważniejsze jest to, co się dzieje w środku. Otóż w tych kronikach Akaszy często jest cisza. Piszecie do mnie bardzo często o tym, że po wejściu w kroniki Akaszy nic nie słyszycie, nic nie widzicie, nic się nie pojawia. Zapraszam też na konsultację, mogę Wam podpowiedzieć, w jaki sposób można z tymi kronikami pracować, ale oprócz tego przygotowałam specjalny zestaw medytacyjny z Archaniołem Razielem, z odczytem od mistrzów z kronik Akaszy, którzy podpowiadają, co i jak zrobić, żeby zacząć ich słyszeć, żeby zacząć ich odbierać. Znajdziecie więc u mnie na stronie także narzędzia do pracy z kronikami Akaszy, chociaż nie prowadzę na ten temat żadnych szkoleń i kursów, ale dzielę się po pierwsze swoim własnym doświadczeniem, a po drugie właśnie pracując z archaniołami odkryłam, że archaniołowie są w stanie uzdrowić wszystkie obszary naszego życia. Dla tych, którzy lubią anioły, archanioły i lubią, cenią pracę z aniołami, z archaniołami, uważam, że to jest prawdziwy rarytas. Można w tych zestawach medytacyjnych, które przygotowałam, odnaleźć dla siebie praktycznie sposoby terapii wszystkiego, z czym możemy w życiu się mierzyć. Są tam zestawy dotyczące zdrowia, takiego naszego fizycznego zdrowia, dotyczące pieniędzy, dotyczące związków, dotyczące samooceny. I tutaj oczywiście z mojej strony wielki wykrzyknik, ponieważ uważam, że samoocena, poczucie własnej wartości jest kluczem do szczęścia. Bez tego nic nam się nie uda. To podstawa, od tego powinniśmy zawsze zaczynać. I jest jak najbardziej odczyt na ten temat od mistrzów, są słowa mocy, jest też właśnie zestaw medytacyjny z archaniołem Hamuelem, który pomaga podnieść
poczucie własnej wartości. Być może zabrzmi to nieskromnie, ale w jakimś momencie zorientowałam się, że moja strona to prawdziwy skarbiec, że można tam znaleźć dla siebie sposób praktycznie na wszystko, na każdą życiową bolączkę. Przygotowałam metody ćwiczenia, medytacje. Są tam też oczywiście kursy, ponieważ to, co bardzo lubię, to wszelkiego rodzaju szkolenia. Myślę, że to też może być dla Was inspirujące, poszukiwanie takich różnych szkoleń, które mogą Was rozwijać wewnętrznie. Wzrastanie wewnętrzne, rozwój duchowy to oczywiście to, czym się najbardziej interesuję i mam tutaj też już trochę praktyki. Zapraszam przede wszystkim na szkolenia Reiki, ponieważ to jest to, co kocham najbardziej i z czym pracuję ponad 30 lat. Ale tak naprawdę oprócz Reiki jest mnóstwo innych metod. No właśnie praca z archaniołami, o której wspomniałam, albo praca z kronikami Akaszy. Każdy z Was może znaleźć coś dla siebie. Jestem świadoma, że ci z Was, którzy systematycznie zaglądają tutaj na mój kanał, zaglądają też na moją stronę. Mam wielu takich klientów i wielu przyjaciół, którzy cały czas korzystają z tego, co tam na tej stronie zamieszczam. Ale wiem, że są tacy, którzy być może dopiero mnie odkrywają, być może widzą mnie pierwszy raz. Zapraszam na stronę, przyjrzyjcie, zobaczcie, czy to jest to, czego rzeczywiście szukacie, czy to jest to, co może Wam się przydać, czy to jest coś, co się Wam po prostu zwyczajnie podoba. Moja strona, jak powiedziałam, jest bardzo obszerna i jest tam mnóstwo wątków, więc przeglądajcie dokładnie, bo być może znajdziecie tam to, co będzie dla Was szczególnie inspirujące. Tak jak wspomniałam, strona jest opracowywana od wielu lat. Ostatnio, w tym roku kalendarzowym akurat, zmieniła swoją szatę graficzną. Wygląda teraz inaczej. Jest dostępna również na komórkach. Nie dajcie się zwieść tam tej pierwszej stronie, która wygląda tak, jakby to była tylko reklama. Nie. Wejdźcie w zakładkę artykuły i czytajcie. I po prostu czytajcie. Tych artykułów, powtórzę, jest prawie 600 w chwili obecnej i jest co czytać. Zapraszam, mam nadzieję, że skorzystacie i będziecie cieszyć się tym wszystkim, co na tej stronie znajdziecie.